Cześć wszystkim, jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Jak wygrać życie Nicole Morgan, którą otrzymałam od wydawnictwa Ja, za co bardzo serdecznie dziękuję. I w związku z tą książką miałam również możliwość uczestniczenia w panelu organizowanym właśnie przez to wydawnictwo w Empiku. Przez ten film będą Wam się, mam nadzieję, przewijały jakieś takie wstawki z tego spotkania. Kto był, to super, kto widział transmisję na żywo, to również super, a kto nie, to mam nadzieję, że chociaż ta mini namiastka z nagrań, które wplotę w ten film, Wam to jakoś zrekompensuje. Kluczem do tego, żeby być zadowolonym z własnego życia, jest to, że ukształtowałam sobie wszystko, co robię wokół mojej największej pasji, czyli książek, i tak naprawdę to, że pozwoliłam sobie zaryzykować i pójść w kierunku, który kocham, pozwolił mi na to, aby cieszyć się z życia i je tak przysłowiowo wygrywać. I wydaje mi się, że każdy z nas tutaj trochę to zrobił. Kiedy zobaczyłam okładkę tej książki po raz pierwszy, to od razu na myśl przyszło mi piękne, złamane serca. Tak wyglądają. I zastanawiałam się, czy wydawnictwo jakoś inspirowało się okładką tej książki, która z tych książek wyszła jako pierwsza, jak to wyglądało. I okazuje się, że jeżeli chodzi o Jak wygrać życie, to jest to po prostu zagraniczna okładka przeniesiona na rynek polski. Więc jeżeli jesteście wzrokowcami, jeżeli chodzi o książki, to właśnie te dwa tytuły mogły Wam się skojarzyć. No jeżeli motyw z pięknych, złamanych serc Wam się podobał, to być może i to również przypadnie Wam do gustu. Ja bardzo lubię takie proste, graficzne, wyraziste okładki. Ale będziemy rozmawiali tutaj o treści książki, a nie o jej zewnętrznej powłoce. Natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą należy poruszyć przed wgłębieniem się w fabułę, czyli autorka. To jest ważne, żebyście wiedzieli o autorce, że ona od naprawdę dziesięcioleci pisze książki, tak to nazwijmy, poradnikowo-psychologiczne, głównie właśnie jeżeli chodzi o życie i rozwój nastolatków, więc jeżeli chodzi o ten temat, to ona zdecydowanie jest z nim zaznajomiona, to nie jest jej pierwsza publikacja z tego zakresu. Dodatkowo, co skłoniło mnie do sięgnięcia po tę książkę, to fakt, że autorka skończyła psychologię na Uniwersytecie Cambridge, więc wiedza, którą w jej książkach znajdujecie, to jest wiedza poparta naukowo, a nie tylko takie porady dla porad, jak to często bywa niestety w książkach, które mają jakoś tam zmienić nasze myślenie, wpłynąć na nasze życie. Ja bardzo lubię, kiedy nawet te, można by rzec, proste zasady, którymi warto się kierować, są podparte właśnie jakimiś naukowymi dowodami, a tutaj, co również jest wielkim plusem dla mnie, jeżeli chodzi o tę książkę, po każdym fragmencie rozdziału, po każdym kolejnym temacie, który autorka porusza, są podane źródła, więc każdą informację możecie sobie zweryfikować, sprawdzić, dotrzeć właśnie do tego, z czego autorka czerpała, jak i również po prostu pogłębiać swoją wiedzę na dany temat. Z czymś takim w książkach tego typu przeznaczonych dla młodzieży spotkałam się po raz pierwszy, dlatego doszłam do wniosku, że to jest na tyle wyjątkowe, aby Wam o tym powiedzieć. Plus, przejdźmy trochę do treści i do tego, co tutaj możecie znaleźć, albo może raczej najpierw do tego, co jest głównym zamysłem tej książki, bo autorka postanowiła, że podzieli się z nastolatkami takimi poradami, dzięki którym ich dorastanie i to wszystko, co się z nim łączy, będzie po prostu prostsze i bardziej zrozumiałe. Od razu przeskoczę tak bardzo dziwnie na koniec tej książki, ponieważ tutaj po podsumowaniu możecie znaleźć coś takiego jak słownik pojęć. Na przykład w bardzo przystępny dla młodego człowieka sposób macie wytłumaczone tu pojęcia takie jak dopamina, egzema, endorfiny, kora przedczołowa, neurony itd., itd. Wielki plus za to dla autorki, że stara się ona tutaj naukowe terminy przemycać dla właśnie tego nastoletniego potencjalnego odbiorcy, ale równocześnie mu je tłumaczyć w taki sposób, aby wiedział, o co chodzi i aby te trudne słowa go nie odstraszały, więc jeżeli będziecie czytać tę książkę i z jakimś słowem będziecie mieć problem, a na przykład definicja, którą znajdziecie w internecie, będzie dla Was nie do końca zrozumiała, to może właśnie warto zerknąć na tył tej książki i przeczytać, jak to wyjaśnia autorka w swoim słowniku. Pozwólcie, że przeczytam Wam, z jakich rozdziałów składa się ta książka. Po pierwsze mamy tutaj Bądź sobą, kolejny rozdział to pozytywne nastawienie, dbaj o zdrowie, dbaj o swój mózg, pozytywne nastawienie do ludzi i pozytywny nastrój. O tym też tutaj znajdujemy w tej książce, że najważniejsze jest to, jakimi osobami się otaczamy na co dzień i że żyjemy po prostu w zgodzie z samym sobą. I jeżeli ktoś ingeruje jakoś bardzo w nasze życie w taki sposób bardzo negatywny,
no to wtedy i my nic z tym nie robimy, no to wtedy rzeczywiście tracimy czas. I teraz pozwólcie, że opowiem Wam o moich czterech ulubionych elementach, poradach, tematach, które zostały poruszone w tej książce. Zacznijmy od czegoś, co na kanale czytelniczym myślę, że jest istotne, czyli o tym, że jest tutaj dość spory fragment o tym, jaki wpływ na rozwój człowieka ma czytanie, dlaczego warto czytać dla przyjemności, podkreślam, dla przyjemności, jak to może wpływać na pozytywne samopoczucie, na rozwój mózgu, pracę nad nim, no i po prostu nad to, aby dostarczać sobie rozrywkę, przyjemność, szczęście, redukować stres, zwalczać go właśnie za pośrednictwem czytania. Oczywiście wszystko podparte tutaj naukowymi dowodami. Kolejne dwa elementy, o których opowiem troszkę wspólnie, to są takie techniki, strategie, które pozwalają Wam na rzeczywiste zmiany w Waszym życiu, bo na przykład technika Pomodoro, która mówi o tym, żeby ustawić sobie budzik na przykład na 25 minut albo na za 25 minut i w 100% skupić się na wykonywaniu jednej rzeczy. Ponieważ właśnie przez 100% koncentrację na wykonywaniu danego działania bez wszelkiego typu rozpraszaczy, jakimi są na przykład, nie wiem, powiadomienia w telefonie, najprawdopodobniej będzie skutkowało tym, że kiedy budzik zadzwoni, wy będziecie wkręceni już na tyle wykonywanie danej pracy, że dokończycie ją po prostu sami z własnej woli. I to rzeczywiście działa, sprawdziłam na sobie. Dlatego też ja jestem wdzięczna jej za to, że postanowiłam w książce rozróżnić to, czym jest szczęście, a czym dobre samopoczucie, bo na przykład dla mnie te dwa określenia często były synonimiczne, a teraz się okazuje, że czym innym jest szczęście, a czym innym dobre samopoczucie, dobre życie z samym sobą. Kolejna rzecz, strategia, jeśli to moja zdecydowanie ulubiona, która pozwala oduczyć się takich nieprzyjemnych nawyków i nauczyć się tych, które mogą coś dobrego dla Waszego życia wnieść. Ta książka uzmysławia nam to na przykładzie uzależnienia od Instagrama, czyli jeżeli wchodzicie na Instagram za często, a chcielibyście troszkę to ograniczyć dla własnego dobra, to za każdym razem, kiedy pomyślicie, że chcielibyście po prostu przejrzeć ten Instagram, wypijcie łyk wody. I dzięki temu tak naprawdę i Wasz organizm skorzysta, a w tej książce jest bardzo dużo na temat zdrowego odżywiania i to są takie rady niegłupie, przyznam szczerze, i rady dla każdego i dla mięso i roślinożerców, więc autorka tutaj nie mówi, że taka albo taka dieta jest dobra, wręcz przeciwnie, ona mówi raczej o rzeczach, które są istotne dla każdego organizmu, niezależnie od tego, na jakiej jest diecie. Poza tym za niezwykle wartościowy uważam cały segment o stresie, o tym, skąd się bierze, jak go redukować, jak z nim walczyć. Ja z tym mam troszkę duży problem w moim życiu i rzeczywiście rady, które są tutaj przedstawione, pomagają i też wiele ta książka tłumaczy. Ja w tym momencie chciałabym jeszcze przejść do tego, komu tę książkę polecam. Zdecydowanie uważam, że to jest książka dla młodych, czyli dla nastoletnich, dojrzewających osób, ale również dla ich rodziców, którzy chcieliby zrozumieć, co się dzieje w głowie dziecka właśnie podczas tego okresu. Właśnie to jest rada dla Was tutaj siedzących, że w momencie, kiedy pojawia się pierwszy hejt, to najważniejsza jest Wasza pierwsza reakcja na to. Jeżeli ktoś z Was w szkole się z czegoś wyśmiewa, to pierwsza reakcja jest najważniejsza. A najlepiej jest być samokrytycznym wobec siebie, mocno myślane, być samokrytycznym i śmiać się z samego siebie. To wtedy, powiem tak, hejterzy nie mają punktu zaczepienia na Was. Żeby przypomnieć to sobie, żeby poznać te wszystkie zdrowe nawyki, porady, aby ich dziecko rozwijało się dobrze, a Wy, jeżeli jesteście w tym wieku nastoletnim, to zdecydowanie po tę książkę sięgajcie. Zresztą wydaje mi się, że i dorośli są w stanie tutaj wyciągnąć coś dla siebie, bo nigdy nie jest za późno na zmienianie jakichś takich destrukcyjnych nawyków, które mamy w sobie czasem niestety. I co? Ja w tym momencie chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tą książką. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami książkowymi na moim kanale, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli znacie jakieś godne polecenia, poradnik właśnie, który byłby idealny dla nastolatka, to tym bardziej polećcie mi go również w komentarzu. Chętnie zapoznam się z większą ilością tego typu książek, tylko właśnie takimi, które będą miały w sobie coś więcej, a nie tylko porady dla porad. I do zobaczenia w kolejnym. Pa! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go.
spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else.